Elektronika ma to do siebie, że z czasem potrafi się zepsuć. A nawet jeżeli się nie zepsuje, to po prostu nie działa tak samo dobrze jak kiedyś i tak samo dobrze jak tego byśmy chcieli. I tak samo też było z moim telewizorem, który po przeszło 2 latach użytkowania stwierdził, że jego system Smart TV zacznie zabulać. W efekcie nawet najprostsze czynności, takie jak odpalenie YouTube'a, playera i włączenie na nich jakiegokolwiek filmu, często powodowały całkowite zawieszenie systemu. Do tego stopnia, że musiałem wyciągać wtyczkę z gniazdka, żeby zrestartować telewizor. Po 2 latach wymiana telewizora nie wchodziła dla mnie w grę, bo po pierwsze wiem, że ten telewizor podziała jeszcze ładnych parę kolejnych lat, a po drugie wiązałaby się dla mnie z kosztem 2, 3 czy nawet 4 tysięcy w zależności od wybranego modelu. I tak oto mój wzrok skierował się ku przystawkom Smart TV. A z racji, że użytkuję sporo sprzętu Apple, mój wzrok jeszcze bardziej skierował się ku Apple TV 4K. Długo wahałem się nad tym zakupem z racji horrendalnie wysokiej ceny tego urządzenia. Finalnie jednak uległem. A co z tego wynikło? Tego oczywiście dowiecie się z tego materiału. Bo tym samym zapraszam Was na recenzję Apple TV 4K trzeciej generacji. Na początku krótko o zawartości zestawu, a w zasadzie przede wszystkim o tym, czego tu nie znajdziemy. W pudełku poza samą przystawką Apple TV 4K znalazł się również pilot, o którym nieco za chwilę pomówimy, i przewód zasilający o długości 1,5 metra ze standardową dwupinową wtyczką. Czego nie ma? Ano chociażby kabla USB-C do ładowania pilota, który w poprzednich generacjach był dołączany. Nie uświadczymy tu również przewodu HDMI, zatem lepiej zamówcie go od razu przy zakupie Apple TV, aby uniknąć niemiłego zaskoczenia. Sugerowane jest używanie kabli w standardzie HDMI 2.1, bo dzięki temu uzyskamy możliwość odtwarzania sygnałów 4K z pełną obsługą standardów HDR, Dolby Vision i dźwięku przestrzennego. Warto zadbać też o to, aby przewód wspierał zwrotny kanał audio, czyli eARC. Kupując trzecią generację Apple TV 4K, do wyboru mamy 2 warianty. Podstawowy ma 64 GB pamięci i wykorzystuje łączność Wi-Fi. Jego regularna cena wynosi 829 zł. Druga wersja ma 128 GB i dodatkowo port Gigabit Ethernet oraz obsługę urządzeń Smart Home w technologii TRIZ. Cena tej wersji to 949 zł. Paradoksalnie więc ta różnica w cenie nie jest aż tak ogromna. Kwestią raczej bezdyskusyjną jest fakt, że Apple TV 4K to piekielnie drogie urządzenie na tle konkurencyjnych rozwiązań tego typu. Różnice czuć tu już na dzień dobry w jakości wykonania, bo całość jest skonstruowana bardzo solidnie. Design urządzeń Apple TV na przestrzeni lat niewiele się zmieniał, choć najnowsza trzecia generacja wyraźnie zmalała względem poprzedników. Bryła to niski prostopadłościan z zaokrąglonymi brzegami, a całość wykonano z bardzo, bardzo dobrej jakości tworzywa sztucznego. Patrząc od frontu, z pozycji kiedy Apple TV stoi, dostrzeżemy tu niewielką diodę LED w rogu. Z tyłu umieszczono wszystkie porty. Od lewej mamy tu gniazdo przewodu zasilającego, złącze Gigabit Ethernet oraz HDMI. Dłuższe omówienie należy się za to pilotowi zdalnego sterowania, bowiem jakby nie patrzeć, to jego najczęściej używamy i będziemy trzymać go w dłoni. Jest on naprawdę bardzo mały, zdecydowanie mniejszy od jakiegokolwiek pilota do telewizora. Obudowa praktycznie w całości została wykonana z matowego jasno-szarego aluminium, co daje odczucie obcowania ze sprzętem klasy premium. Zaczynając od góry, znalazł się tu otwór mikrofonu, obok niego niewielki przycisk zasilania. Pod spodem znalazło się centralne kółko nawigacyjne z 4 przyciskami dookoła oraz jednym największym na środku. Ten środkowy jest jednocześnie gładzikiem, który reaguje na przesunięcia palcem w pionie i w poziomie. Dzięki temu możemy używać go do nawigacji po systemie zamiast klawiszy góra, dół, lewo, prawo i osobiście uważam to za absolutnie świetną opcję sterowania i zdecydowanie wolę korzystać właśnie z tego sposobu poruszania się po interfejsie zamiast klasycznego używania przycisków. U dołu rozmieszczono kolejno przycisk cofania, obok niego klawisz powrotu do ekranu głównego lub włączania aplikacji Apple TV, co oczywiście możemy zdefiniować w ustawieniach, niżej play, pauza, podwójny przycisk do regulacji głośności, a także do całkowitego wyciszenia dźwięku. Na prawym boku przy górnej krawędzi znalazł się jeszcze niewielki przycisk do wywoływania Siri. Na górnej krawędzi znalazł się nadajnik podczerwieni służący do sterowania telewizorem, a na dolnej złącze USB-C do ładowania akumulatora pilota. A skoro o tym mowa,
mowa. W moim przypadku miesiąc użytkowania spowodował spadek poziomu naładowania o zaledwie 10%. Pilot do komunikacji z urządzeniem wykorzystuje łączność Bluetooth i można go lokalizować za pomocą iPhone'a niczym AirTaga w przypadku zagubienia go gdzieś w czeluściach kanapy. No dobrze, to teraz chyba najważniejsze. Za wydajność Apple TV 4K trzeciej generacji odpowiada układ Apple A15 Bionic, a więc dokładnie ten sam, który napędzał iPhone'a 13 tudzież 14. Współpracuje z nim 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej na aplikacje i dane. Wszystko to pracuje pod kontrolą systemu tvOS 17. I nie będzie to chyba żadnym zaskoczeniem, że urządzenie pod kątem płynności działania spisuje się po prostu rewelacyjnie. System przez cały czas pozostaje niesamowicie responsywny, aplikacje uruchamiają się błyskawicznie i co też miło zaskakuje, długo pozostają w tle, przez co często gdy wracamy do danej aplikacji, nie uruchamia się ona od zera, a dokładnie w tym miejscu, którą zostawiliśmy ją jeszcze długie godziny temu. Nie mam też cienia wątpliwości, że to jedna z najlepiej działających, a może nawet najlepiej działająca przystawka Smart TV na całym rynku i pewnie pokona ona także nie jeden, nawet najbardziej responsywny system smart wbudowany w nasz telewizor. I oczywiście może się wydawać, że zastosowanie tak wydajnych podzespołów w takim urządzeniu to pewien przerost formy nad treścią, ale dzięki temu będzie ono w stanie zapewnić wysoki komfort użytkowania przez długie lata. Sam interfejs tvOS jest przemyślany i całkiem prosty w obsłudze. Wszystkie zainstalowane przez nas aplikacje trafiają bezpośrednio na ekran główny, z kolei na jego samej górze wybieramy 5 ulubionych apek, których chcemy korzystać najczęściej. Na pokładzie znalazło się też trochę przydatnych funkcji ściśle powiązanych z ekosystemem Apple. Chociażby gdy w jakiejś aplikacji przechodzimy do wyszukiwarki, nie musimy wpisywać mozolnie liter jedna po drugiej przy pomocy pilota. Na iPhone'ie wyświetla nam się wówczas powiadomienie o możliwości wpisania tejże frazy na klawiaturze telefonu. Naturalnie jest również integracja z Siri, a do obsługi służy nam wspomniany wcześniej przycisk na krawędzi pilota i wbudowany w pilota mikrofon. Oczywiście wciąż z Siri nie porozmawiamy po polsku. Warto dodać też, że Apple TV może służyć jako centralka naszego inteligentnego domu Apple HomeKit, podobnie jak HomePody, a wersja z portem Ethernet obsługuje urządzenia w technologii Threads. tvOS pozwala nam na korzystanie z szeregu aplikacji, które doskonale znamy również z innych systemów Smart TV, a wszystkie pobieramy oczywiście z dedykowanego App Store. Do dyspozycji mamy apki wszystkich najbardziej popularnych serwisów streamingowych z treściami wideo i muzyką i nie tylko. Zastosowanie wydajnego procesora pozwala także na uruchamianie gier bezpośrednio na przystawce, pobieranych m.in. z dedykowanej aplikacji Apple Arcade. Choć niestety ilość dostępnych tytułów nie powala. Niestety najbardziej ubolewam tu nad brakiem obecności Nvidia GeForce Now, bowiem potencjał do wykorzystania grania w chmurze byłby na tym urządzeniu wręcz ogromny. Jedną z moich ulubionych funkcji Apple TV jest możliwość łączenia z nim głośników HomePod i wykorzystywanie ich niczym zestawu kina domowego zamiast wbudowanych głośników telewizora. Jeśli posiadamy dwa HomePody, możemy ich używać jako para stereo, co oczywiście potęguje wrażenia dźwiękowe. Ale to bynajmniej wcale nie oznacza, że HomePody mogą odtwarzać dźwięk wydobywający się tylko podczas użytkowania Apple TV, bowiem tu do gry wkracza zwrotny kanał audio HDMI eARC. Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach Apple TV służy ono jako przekaźnik dźwięku z telewizora do HomePodów. Dzięki temu odtwarzają one dźwięk nawet podczas oglądania np. kanałów telewizyjnych bezpośrednio z telewizora czy dekodera. Duży HomePod lub ich para jest w stanie odtwarzać dźwięk Dolby Atmos, również 5.1 i 7.1, oczywiście wirtualizowany. Z kolei jeśli mamy HomePoda Mini, musimy połączyć tu dwa głośniki. Do Apple TV możemy podłączyć również urządzenie audio wykorzystujące Bluetooth i AirPlay oraz słuchawki, w tym oczywiście AirPodsy. Pora to wszystko podsumować. Skłamałbym mówiąc Wam, że Apple TV 4K to jedyna słuszna przystawka Smart TV na rynku, jej zakup diametralnie zmienił mój sposób użytkowania telewizora. Faktem jednak jest, że urządzenie to wprost uchroniło mój telewizor przed rychłą wymianą, a dzięki temu też znacznie mniej ucierpiał mój portfel. Apple TV 4K zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, bowiem oferuje więcej niż inne przystawki Smart TV, jakie możemy spotkać na rynku. Jako zalety uznaję tu rewelacyjną płynność działania, system tvOS jest przemyślany, prosty w obsłudze i przyjazny użytkownikowi, a ilość dostępnych aplikacji zadowala. Są tu też funkcje ściśle związane z ekosystemem Apple, począwszy od pełnienia funkcji centralki dla HomeKit poprzez możliwość użytkowania HomePodów jako kino domowe. Na pochwałę zasługuje też funkcjonalny i świetnie wykonany pilot.
Niewątpliwa wada to cena urządzenia. Apple TV 4K trzeciej generacji jest po prostu absurdalnie drogie na tle innych rozwiązań, które zwykle potrafią być o połowę tańsze. Jeśli nie korzystamy z urządzeń Apple, a tym samym nie skorzystamy przy tym z części funkcji i nie zależy nam na aż tak dużej wydajności, rozwiązania z Android TV tudzież Google TV mogą być równie dobrym, a z pewnością tańszym wyborem. Ze swojej perspektywy użytkownika sprzętu Apple jestem zadowolony z zakupu, jednak to wcale nie jest jedyny słuszny wybór w każdym wypadku, choć niewątpliwie niesamowicie solidny i mogący posłużyć naprawdę długo. Tytułem końca, jak zwykle, mam do Was pytanie. Co sądzicie o Apple TV 4K trzeciej generacji, którego to pilota dzierżę w dłoni, bo przystawka jest na stałe podpięta do telewizora? Czy według Was takie przystawki w ogóle mają sens i czy sami z nich korzystacie? A jeśli tak, to czy korzystacie właśnie z przystawki od Apple, czy jednak wybraliście tańszą opcję pokroju urządzeń od Xiaomi czy innych producentów z Androidem TV? Dajcie znać w komentarzach, jak zwykle będę wdzięczny za łapkę w górę i za subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału. Jak zawsze na koniec mówię o rozkładzie jazdy na najbliższe filmy. Na pewno pojawi się recenzja Samsunga Galaxy S23 FE i być może także porównanie z małym Galaxy S23. Ale to wkrótce. Tymczasem dziękuję bardzo Wam za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!